Ale frajda, nie? Frajda. No tu. A kiedy byś chciał, żeby tata ci kupił motor? Dzisiaj! Dzisiaj już? A jaki? Jaki? Taki, tylko za mały. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, co to za rajderzy tu wbili? O kurde, widzę jakaś wycieczka na Willy Boysów. Siema. O kurde, nie wierzę po prostu. Sam prowadzisz? Nie wierzę. I gazujesz też sam? No. Jak wrażenia z jazdy? Gdybyś nie zrobił tak, gdybyś jeździł na kole, to byśmy wygrali. To byście co zrobili? Wygrali. No. Leon, sam gazujesz? Ja pierdziele. Nieźle, ty, ale maszyna to Honda jest. W tym wieku to ja miałem konia na biegunach od kuzyna. Model jesteś, kurde, jednak, kurde. Niesamowite. To jeźdź, to cię nagram jak jedziesz. Nogi jak na szoferze. Banan na gębie, super Leon! A tak się bał motocykla jeszcze w zeszłym roku. Ojej, a tam koniec drogi. No nieźle. Rewela. Jakiś kas porządny trzeba mu kupić. Ojej, no ale szok po prostu. To żeby na koło nie dał. Powiem wam, że nie wierzę, nie? Leon tatę przewiózł motocyklem. Ja zaraz mu pokażę, że można na jednym kole jeździć. Powiem wam, w zeszłym roku Leon się bał jeszcze w ogóle motocykli. W ogóle nie dochodził, no nie tam gdzie. A jak tylko Daniel kupił tą Hondę, no to po prostu zmiana. Thank you.
No Leon, no kurde, powiem ci. Rewelacja. Jak wrażenia z jazdy? Gdybyś nie zrobił tak, jeździł na koto, żeby wygrali. To byście co zrobili? Żeby wygrali. No. A ja nie chciałem wygrać. Przecież ty wygrałeś. Ty jesteś wygrany tutaj. Nie. No bo w końcu manetę odkręcać zacząłeś. Manetkę zacząłeś odkręcać w końcu. I to jeszcze jak? Dobrze, że tatę przewiozłeś tutaj, bo ten to by siedział w domu, stary grzyb. Trzeba tatę czasami na dwór wyprowadzić, nie? Ale ty zadowolony jesteś, widzę. Nie ma to jak Honda, nie? Mam taką samą, wiesz? To. Jak się włącza? No właśnie, jak się włącza? Ale on nie ma czasu. Co tu jest? Ale no ładnie się kręci. A ile ona wyciąga? 200? Mil? 170 jest. 170? O, paczka. Ile jechałeś, Leon, najwięcej? Patrzyłeś na zegarek? Najwięcej jechałem na 8. Na 8? Na 8000 obrotów. Na 1? Czy na 2? Na 2 i... Aha. O, 122 km zrobiliście tylko. I to dzisiaj. Nie. Chyba w ogóle. W ogóle. Od nowego. A ty coś widzisz przez tą szybę? Ty widzisz tam z przodu coś? Widzisz tam z przodu? Trochę widzisz jednak. Jedziemy! I to mi się podoba. To przejedźcie cię, to ja was nagram. Niesamowite, no. Jeszcze w zeszłym roku to bał się moich brudnych rąk, co przy motocyklu robiłem. No mówi wuj, a ty mówi taki brudny jesteś. Nie dotykam cię. A wsiądziesz na kłada? Nie. A wsiądziesz na motor? Nie. A tu taki mały kładzik jest. Wsiądziesz? Nie. No ale będzie kolejny odcinek, zobaczycie. Dla Leona jest motocykl. Już w szopie. Słuchaj Leon, jedna zasada jest na motocyklu. Tam gdzie się popatrzysz, tam pojedziesz. Rozumiesz? Trzymasz tu... prosto, patrzysz prosto. Tak. Jak jedziesz, trzymasz kierownicę, tylko musisz ją trzymać, nie? I tam gdzie popatrzysz, tam pojedziesz. Jak popatrzysz tam, to tam pojedziesz. Jak popatrzysz tam, to tam pojedziesz. I dlatego trzeba patrzeć w zakręt, wiesz? Jak idzie zakręt, to patrzysz w zakręt i sam wchodzi. Rewela. Coś trzeba pomyśleć, jakiś kas ci kupić, bo ten to jest kosmonauty jakiś. Tak, to jest jeszcze po siostrze, zobacz. No. Nasty, no. To trzeba taki, wiesz, już kask. Taki może jak ja mam. Co ty na to? Nie? Taki jak tata? A ja też tak mogę zrobić. Ale frajda, nie? Frajda. No tu. A kiedy byś chciał, żeby tata ci kupił motor? Dzisiaj! Dzisiaj już? A jaki? Jaki? Taki, tylko za mały. O, jeny. Niesamowite po prostu. Olo Boga. Chyba te tłoki to wypluje jeszcze trochę ten motor.
lampkę, to się nie wypluje. No to już na czerwony to wypluje te gary wszystkie. Ale to jest Honda, to jest wytrzymałe. No ona ma tam 30 przejechane, dopiero to jest. No dopiero dotarta jest, nie? Jedziemy! Naprzód! Naprzód! Po nowej przygodzie! Ile fabryka dała? Ej, nie, 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 o, ja nie. Jednak mówię wam. Są wariaty na motocykle, no. Trzymaj tą kierownicę. To co, dzięki, że ten, że wbiliście. Fajnie było? Zadowolony jestem, że kurde tak ci to idzie ta jazda. Na razie szalony. Na razie szalony, motocyklista. Jak manetkę się odkręca do końca? Do końca, nie? Tak, o, no. Szalony motocyklista. Zalejesz go, bo to gaźnikowiec.
się zapala. Ty, może to jest wczesny wtrysk? Tak, na pewno. Ja tu. O, chłopak, nie zalany. Skandal. Dobrze, że on do tych biegów nie sięga. Chociaż już prawie. Ojeny, wystraszyłeś wszystkie ptaki w mieście. Znaczy na wsi. Nie hałasuj, zgasło. To jesteśmy ustawieni. Leon, przyjadę do was. Tak? Będziemy jeździć, Leoś? No. Dobra. Mam wziąć tego piździka czy inny motor? Tak jak ten. Tak, tego mam wziąć? Dobra. Dobra. I będziemy śmigać. Jesteśmy ustawieni. A jak będę miał popsuty, to mogę skuter wziąć? Co? Skuter. Nie. Nie? Musisz wziąć ten. Dobra. Skuter za słaby, nie? No. Nie. Ale mój też tak ze 135 poleci. O. Damy radę. Tak? Damy radę? O. Dobra. No to jeden. To jesteśmy umówieni. Wezmę taki kask, to sobie przymierzysz. Dobra, jedziemy. No. Na dole. Jedziemy. I to mi się podoba, nie ma czasu. No, już pas. Już spada. Leon już spada. A ile masz lat? 6. No. Tego musi klepać. Nie ma czasu na stanie. Jedziemy dalej, Jaro, póki jeszcze światło świeci. No dobra. Na razie. Nara. Nara, nara. Sayonara. To modele. I tak to widzicie, z nami jest motocyklistami, nie? A już widzę, Leon stracony. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.